Towarzysze! Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kałasznikow23, witam na moim kanale. Ogólnie to jest modyfikacja do Noxum Velixum na najlepszą Polskę czerwoną i najlepszy mod to jest na Modern Day. Pozdrawiam was serdecznie, hej! Ogólnie ci widzowie podesłali mi na Discordzie tego moda, że jest podobno najlepszy, zobaczymy. Moi drodzy, prosty deal, 6000 polubień pod tym filmem i wybieram najbardziej polubiony komentarz pod tym odcinkiem z nazwą państwa. Wiecie o co chodzi? I z tego kręcimy epizod. 6k lajków i będę cierpiał. Do roboty. aeneba.com, 3% taniej, jakąkolwiek grę możesz sobie kupić, gościu. Zobacz sobie, bo są jakieś promocje. Pozdro, 6000, wow! Mamy nowe drzewko na Polandię i tutaj mamy drzewko z Kwaśniewskim, wiesz, i o co chodzi, przyłączenie Unia Personalna z Finlandią, oczywiście, wink, wink, ale my idziemy, moi drodzy, w pamięć PRL i zobaczymy, co będzie dalej. Wow! I właśnie, jak wbijecie te 6k lajków, to weźcie, nie piszcie jakichś głupot w komentarzach typu Wyspy Marszala, bo jak będę miał sobie zrobić taką zabawę, na przykład Trinidadem i Tobago, no to nie wiem, czy będzie ciekawie, nie? Bo Trinidad i Tobago może być ciężkim krajem do ogrania, nie? Wybierzcie jakieś państwo z głową, może Białoruś? A może Turcja, bo ma całkowicie nowe, fajne drzewko. Wow! Dobrze, moi drodzy, teraz przekonujemy military, czyli wojsko, do naszych komunistycznych racji. Zostały nam jeszcze dwa cele i odblokuje nam się całkowicie inne drzewko. Chwała Wielkiej Polsce. Dobra, moi drodzy, cel został zrobiony. For the people, czyli za ludzi i za komunizm, nie? Tutaj mamy małe drzewko i mamy Mariana Indelaka. I tutaj mamy kolejne drzewko i to drzewko przerodzi się w jeszcze jedno drzewko, wiesz o co chodzi? To tak jakbyś dostał zamiast jednego zegarka na komunie, zegarek, który otwiera kolejny zegarek i ten zegarek otwiera jeszcze jeden zegarek, wiesz o co chodzi? Trzy zegarki naraz, chłopiec. Stabilizujemy sytuację. Nie wiem, kim jest Marian Indelak, że jest, jeżeli jest komuchem, no to może nawet lepiej. No i po prostu robimy teraz cele, stabilizujemy sytuację w Polsce, purdżujemy oligarchię i tak dalej, no i później będziemy organizować elekcje, nie? Dobra, tutaj wygraliśmy Victory for PD, moi drodzy, bo będziemy szli oczywiście w antystalinizm i ta pani jest podobno tutaj w tym modzie, nie wiem czy w rzeczywistości, za trockim, więc wprowadzimy czysty trockizm w Polsce, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, pierwszy raz widzę, żeby komunistka albo komunista wybierał cel Down with Stalin, czyli żeby przegnać Stalina, że Stalin był zły i tak dalej. Tutaj jest nawet opis. No i robimy ostatni, moi drodzy, cel. Future of Poland. I po tym wyskoczy nam jeszcze nowe drzewko, nie? Okej, drzewko zostało skończone. No i teraz mamy ogromne drzewko. Tutaj mamy drzewko Spread the Revolution, czyli rozprzestrzeniajmy rewolucję. No i musimy zrobić na razie, moi drodzy, drzewko ekonomiczne. Nie będę was tym zanudzał, nie? Po prostu je całe zrobię. Moi drodzy, F w komentarzach na YouTubie. Egipt właśnie zaatakował, moi drodzy, Izrael. Izrael się broni. Ciekawy mnie, kto wygra. Ale chyba Egipt ma więcej jednostek i więcej fabryk. Chyba F, moi drodzy. Niemcy żądają od nas popetowania. Aż chcą nas popetować. Czaisz? Niemcy żądają od nas, żebyśmy zostali marionetką dla Niemca. No oczywiście odmawiamy tego popetowania. Przecież nie będzie Niemiec pluł mi w twarz, nie? Nie godzę się na to. Jeżeli chcą iść na wojnę, to my im pokażemy, jak się wojuje, nie? Nawet nie zrobiłem nawet całego drzewka, nie? A Niemcy już chcą mnie popetować, nie? Ale cwaniaczki. Dobra, ja mówiłem, że ja bym Niemców pokonał. Zobaczcie, jak ja mam duch narodowy. Unloyal Army, minus 20 wszystkiego, nie? Ja to muszę szybko usunąć przed szerzeniem rewolucji, bo będę mógł się tutaj popłakać. I teraz stoję przed bardzo ważnym celem. Albo zjednoczymy wszystkich komunistów na świecie, albo zatrzymamy ideę nacjonalizacji w naszym kraju. Narodowości w sensie. I właśnie się zastanawiam, co tu zrobić. Nie no, doszedłem do wniosku, że wybiorę opcję keep the idea of nationality w naszym kraju. Bo my, Polska, nie chcemy posiadać całego świata. My chcemy odzyskać tylko nasze kolonie, czyli cały świat. Nie no, tak już nie żartując, Białoruś, Ukraina, Litwa to były nasze tereny kiedyś i takie powinny zostać. Ty, coś się dzieje. Ukraina mobilizuje się na wojnę. Kurka wodna. Ukraińcy chcą mnie zaatakować. Ukraińcy dowiedzieli się, że ja odbudowywuję wielkie państwo polskie i chcą mnie zaatakować. Czajcie to? Przypadek? Nie sądzę, szczerze. I od razu ja zrobię cel, wyprawa na Ukrainę. Jeżeli chcecie się bić, to my zapraszamy. Dobra, moi drodzy, operacja Wyprawa Kijowska. Polska wypowiada wojnę Ukrainie, moi drodzy. Wypowiadamy wojnę Ukrainie, my się nie wstydzimy. Wiem, że prawdopodobnie ich niczym nie zaskoczę, więc zaatakowałby Białoruś albo coś innego, ale lepiej sobie po prostu porobię cele, bo będzie tragedia. Taki... Wow! Polskie siły komunistyczne pancerne, moi drodzy, zdobywają się na poświęcenie. O Jezus, jak jestem prędki w tych czołgach, widzicie to? Jasny gwincior, nie? Ja pierdzielę, widzieliście to? Prędkość światła dosłownie. Chłopiec, ja pierdzielę. Ale im zgasło światło tutaj, nie? Kurde, oni się uratują teraz. Ale Polskie, chwała Polski się też uratuje, nie? Kurde, uratowali się. Ja pierdzielę, krążą mnie. Nie.
za bardzo się podnieciłem po prostu, nie? Ale jestem debilem. Za bardzo się podnieciłem, nie? Jest, mam to, uratowałem te dywizje pancerne. O Boże, prawie się popłakałem przed tym komputerem teraz, nie? Kurka, co się stało? Ty, ale mnie szybko krążają Ukraińcy, nie? Nie, no to jest niemożliwe, jak ja przegram wojnę z Ukrainą na Modern Day'u, to mi widzowie zniszczą, nie? Dobra, już wiem, czemu moje dywizje nie walczyły. Moi drodzy, ja paliwa nie miałem, nie? Dobra, Ukraińcy mnie atakują, niech się powypalają, nie? Dobra, spróbujemy ich teraz okrążyć. Dobra, chociaż trzy dywizje zostały okrążone. Chociaż tyle. Dobra, spróbujemy teraz jeszcze większe okrążenie tutaj zrobić. Ty, no i dobrze to wyszło ostatecznie. Połowa ukraińskiej armii stoi w kotle teraz i się wypalą z organizacji. No i zobaczcie, ukraińska armia mówi papa. Jezus, jakie te czołgi są szybkie, nie? Dobra, muszę się teraz skupić na rozjechaniu po prostu. Okej, kolejne trzy dywizje do piachu. Dzień dobry. Dobra, to będzie już raczej easy, nie? Tutaj sobie już raczej poradzimy. Dobra, i po Ukrainie, moi drodzy. Huh, o, udało się. Wielka Polska Armia zdobywa Ukrainę koloryzowane. Na szczęście są to nasze tereny, więc będziemy mieli na to kory, nie? Dawa, znaczy widzowie. Operacja Czerwona Ruś. Moi drodzy, z Białorusią też musimy porozmawiać, bo to też są były tereny Rzeczypospolitej. Aż do Smoleńska są nasze ziemie, ale... No niestety, Ruscy ukradli, ale później się zemścimy. Ukraina już pod naszym butem. Jeszcze tylko Białoruś, państwa bałtyckie i możemy zacząć odbudowę Wielkiej Polski Nieśmiertelnej, nie? Okej, Białoruś wyzwała ojca chyba Rydzyka. Czekaj, co się stało? Ty, Słowację wezwali do wojny. Dlaczego? Słowacja dołączyła do wojny po stronie Białorusi. Czajcie to? Nie wiem dlaczego. Słowacja mi chciała wjechać w plecy, ale oni mają 4 dywizje. Nie wiem dlaczego tak zrobili. Się zachowali. Niemiło i niefajnie. Ale Słowacja już mówi papa. Ty, i teraz mam pokój z Białorusią? Co? Muszę czekać do 30 maja i dopiero mogę im wojny wypowiedzieć. O, w sensie Białoruś, śmiem powątpiewać, że to będzie mega ciężki przeciwnik, nie? Naprawdę. W sensie, Boże, jak te dywizje szybko czołgów jeżdżą, nie? To rzecz przepiękne. Dobra, moi drodzy, Białoruś nasza. Teraz sobie zrobimy cel z ropą, bo potrzebujemy jej. Dobra, moi drodzy, teraz wracamy po prostu po nasze kresy na Ukrainie. Znaczy, przepraszam bardzo, na Litwie. To są oczywiście nasze tereny. To są jakieś znaczki, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co to daje. Minus 10 plus 0,7, nie mam pojęcia. Idziemy po Litwę, moi drodzy. Naszą. Moją. Waszą, bo to nasze tereny. Robiliśmy cel. Ty, ale zaanektowaliśmy Litwę, zamiast ją podbić. Operacja Inflanty. Łotwa i Estonia będzie w naszym celu wojennym. Okej, okay. Ty, dostałem litewską armię. Super. Ty, ja sobie tu cele robię, a tu bomby atomowe spadają na Włochy. I Francuzi prowadzą ofensywę. Ty, powiem, że ciekawy ten mod jest, naprawdę. Przecież oni bombardowo zatomowali całe północne Włochy. Będzie jak w Falloutie tutaj, moi drodzy, przecież. Tu bomba za bombą leci. Boże, kochany. Dobra, moi drodzy, zrobił mi się cel wojna o Inflanty. I wiecie co? Wypowiadam wojnę Litwie, Łotwie, Estonii. I oni byli gwarantowani przez Czechów i przez Austriaków. Estonię i Łotwę to prawdopodobnie przejadę sobie po prostu moimi czołgami. Tak sobie po prostu do nich wejdę. I to dosłownie. Wow, nawet Niemcy zostały zawołane do tej wojny. Fajna sprawa, muszę wam powiedzieć. Ale ciekawie się rozwinął ten odcinek, widzicie? Wow, ale moc! Super sprawa! Wspaniała akcja! Ej, Chińczycy mnie wołają do frakcji. Komu chcę moim kolegom zostać? Dobra, muszę się mocniej przygotować, bo ja nie wiedziałem, że moi drodzy Niemcy wejdą do wojny, nie? Moi drodzy, ja się przygotowuję na tą wojnę. Komuniści chcą mnie u siebie, proste. Komuniści mają wojnę jeszcze z Japonią i tak dalej. Ja powoli zbieram equipment, bo przygotowuję się tutaj na potężną defensywę. Ciekawi mnie, co powiedzą Niemcy, jak będą w wojnie z komunistycznymi Chinami. Zabawne będzie. Dobra, moi drodzy, wypowiadamy wojnę. Wszyscy tutaj biorą wezwania do tej wojny. Za chwilę dołączą prawdopodobnie do tego Niemcy. Chociaż powiem tak, jestem z komuchami w sojuszu. Swój do swego po swoje. Wyprodukowałem tutaj 50 dywizji kawalerii o rozpiętości 2, więc zamierzam po prostu, że tak powiem, wcisnąć się tą kawalerią w jakieś prowincje. I Łotwa nawet dywizję wyprodukowała na granicy. Austria dołączyła do Europejskiej Federacji. No i mamy teraz wojenkę, nie? No, ale tym razem powinniśmy być zabezpieczeni jakkolwiek. Mhm. I wjeżdżamy do Rygi. Po prostu siłami pancernymi będziemy musieli rozjechać, moi drodzy, Litwę, Łotwę, Estonię, nie? Że tak powiem. O, to pół świata widzę ogólnie dołączyło do wojny przeciwko mnie. Nawet ciekawe, muszę przyznać, szczerze. Dobra, tutaj się trzymamy w Europie bezproblemowo. Dobra, wiecie co zrobię? Biorę 15 dywizji pancernych, bo to trzeba po prostu szybko załatwić, nie? Ja tu nie mogę stać 10 lat. Dywizje pancerne na front. Kończymy zabawę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dominacja powietrzna, do widzenia. Tak się załatwia czasy w dzisiejszych czasach. A te 27 dywizji, do widzenia. Siły pancerne. Mają zniszczyć Estonię całą. Do widzenia. Estończycy kapitulują, dzień dobry. Siły powietrzne nad Berlin, nad Niemcy. Wszystko nad Berlin, na Niemcy. Moje siły pancerne są. Do przodu, towarzysze. Znaczy, do przodu Polacy. Boże, moje dywizje są zbyt prędkie, nie? Ja nie jestem w stanie ich okiełznać. Naprawdę. Zbyt prędkie one są. Ja nie jestem w stanie ich odessać. Dobra, udało się. Jezus, prawie się poryczałem znowu, nie? Było blisko. Kur! Jest!
Dobra, uratowałem to. O mój Boże, ale było blisko, nie? Co ja zrobiłem? Czemu ja się tu wycofałem? Dobra. Ty, z tego co zauważyłem, to moi drodzy Niemcy mają więcej jednostek w Czechach niż w Niemczech. Mam nadzieję, że podoba im się taka zabawa ze mną. Dobra, spróbujemy tutaj pookrążać troszeczkę dywizji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, mamy porty. Proszę, zajmij port w Hamburgu. Nie dasz rady. Za miękki jest. Dobra, tutaj parę dywizji do piachu poszło. Z tego co widzę, z Niemcami nam łatwiej poszło niż teraz z Czechosłowacją i tak dalej. Musimy tego modern tanka dorwać. Niemieckiego. Dobrze jest. Niemcy północne zdobyte. Dobra. Mamy dominację teraz nad północnymi Niemcami. Nasze dywizje są już na pozycji. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. No i teraz przejedziemy Niemcy północą. Później zjedziemy na południe i tak dalej. Tutaj mam nadzieję, że po prostu uda nam się jakimś cudem utrzymać. Tak czy inaczej. Dobra, spróbujemy skapitulować Niemcy, nie? Bo nie mają Wiednia. Więc może się uda. Dobra, Andrzej, leć. Lecimy, moi drodzy, na Wiedeń. Dobra, lecimy na południe. Teraz fajnie było zająć Amsterdam po prostu. Żeby zjajarać Blanciora gigant... Co jest? Mamy to, moi drodzy. Zwycięstwo. Estonia jest naszym terenem. Czechy też były polskie. W sensie możecie gadać swoje, że nie, że to, że tamto, że nie historycznie. Słuchaj. Pal gumę, nie? Austria zostaje naszym popetem. Niemcy też. Niderlandy też. Curacao naszą satelitą. Luksemburg do nas dołączy. Satelita Szwajcaria. Siema. Ty, mamy to. Jesteśmy z komuchami jeszcze w sojuszu. Żyć, nie umierać. Następnym celem będzie, moi drodzy, wypowiedzenie wojny krajom, które nie istnieją. Czyli Słowacji, Czechom. A później będzie Polak, Węgier, dwa bratanki. Moi drodzy, Hungaria, czyli Węgry, odrzuciły Polaka, Węgra, dwóch bratanków. Czajcie to? Wchodzimy w nich. Nie będziecie odrzucać. No. Teraz robimy, moi drodzy, druga faza. I tutaj mamy tak. Miejsce urodzenia Marksa. Węgry biorę, bo odmówiły mi. Miejsce urodzenia Marksa. Socjaldemokracja nie jest Szwecja, Finlandia, Norwegia. Bałkany. Jezus, ale to będzie dym. Moi drodzy, Dania, Norwegia i Szwecja właśnie staną się moimi przeciwnikami. Witam wszystkich sojuszników. Boże, po co ja ich wezwałem? Dobra, nie wiem nawet po co. Tak czy inaczej, po prostu staram się przejechać, wiecie, przez to wszystko, żeby dojechać do Szwecji drogą morską. W sensie drogą lądową. Jak mi się uda dojechać do Szwecji drogą lądową, to po prostu wejdę. Mam wojnę też z kim? Nie wiem, z Chorwacją, która mi się rozjeżdża po kraju, nie? Wspaniała informacja dla mnie. Dobra, udało mi się rozjechać z tego, co widzę. Tutaj Duńczyków. I teraz będzie Szwecja, Norwegia i Finlandia rozjeżdżana. Moje siły pancerne starają się uratować i wracają na pozycję. Boże, Duńczycy, nie! Aj, nein. Po prostu się przebijcie przez nich. Błagam, dajcie okręty. Płyń. Shore bombardment niech będzie. Jest, udało się. Przeszliśmy przez tą kryptę, nie? Udało się. Jezus, dobra, wchodzimy. Dobra, Chorwacja, anihilacja. To będzie rozjechane całkowicie, nie? Dobra, Chorwacja została totalnie po prostu nawet już nie mam komentarza, nie? Po prostu znikli, nie? Boże, wszyscy dołączają do federacji jakiejś. Nie wiem, o co tu chodzi, ale na szczęście moja piechota da sobie bez problemu tutaj radę, nie? W Szwecji. Boże, mam wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i moi drodzy, Izrael podbił Egipt, nie? Nie widziałem tego. Izrael podbił Egipt cały. Miejmy nadzieję, że Chiny pokonają Afganistan i do nas dojdą, bo będzie ciężko. Dobra, Szwecja kapituluje. Teraz czas na Finlandię i Norwegię i zobaczymy. Dobra, moi drodzy, Skandynawia została rozjechana, nie? To akurat bezproblemowo. Ale, moi kochani, jeszcze zostały mi Bałkany do podbicia i zrealizowania celu, nie? Moi drodzy, całe Bałkany staną teraz w polskim komunistycznym ogniu. Zobaczcie. Całe Bałkany stanęły w ogniu, nie? Pretty Queen. Zobaczcie. Teraz robimy tak. Pyk. I moi drodzy, polskie socjalistyczne wojsko, robotnicze, oczywiście złożone z samych robotników, bo my się burżuazją i prywaciarzami brzydzimy, wchodzi jak do domu. I Francja dołącza do moich przeciwników. O, o. I teraz Francuzi rozjadą się na Niemcy. Wow, ale fajna impreza. Bombardują Pragę atomowo. Super. Dobra, Bośnia i Hercegowina kapituluje. Powinniśmy sobie poradzić. Tutaj ze Słowenią myślałem, że sobie Chiny poradzą, ale z tego co widzę... Boże, jaki tu jest młyn na tym Modern Day'u. Co tu się dzieje? Pół świata stoi w ogniu teraz, nie? Co tu się dzieje w ogóle, nie? Dobra, ja tu trochę pomikruję, żeby pomóc tym dywizjom i armiom. Dobra, Serbia kapituluje. Dobra, teraz spróbujemy Bułgarię i Turcję pokonać. Chińczycy mi ni cholery nie pomagają. Kazachstan w ogóle dołączył do sojuszu. Ja mam nadzieję, że... Boże, Chińczycy mają tyle dywizji, oni ich w ogóle nie wykorzystują, nie? Dobra, ale na szczęście nam się udało to rozjechać. Boże, jeszcze Amerykanie mi desant robią gdzieś. Nie, to jest niemożliwe. W Danii wylądowali, w Norwegii. O mój Boże! Nie, to już mam dość tej gry. Boże, to... Niewinny podbój Bałkan zamienił się w wojnę światową, nie? Boże, przetnijcie ich na pół, użyjcie troszkę wyobraźni, nie? Zobaczcie, już przecięte na pół parę dywizji, no. Chorwacja, dobra, Bałkany mi się udało zabezpieczyć, nie? Zwyciężyliśmy, moi drodzy. Dobra, spróbujemy szybko jeszcze przejechać przez Greków. Przez Turków to bym się zatrzymał naprawdę, nie? I bym tutaj po prostu garnizonował tylko teren. Dobra, przed Turkami się będziemy tylko bronić tutaj. Reszta dywizji musi jechać gdzieś indziej, nie? Na Grecję. Połowa leci tu.
Dobra. Boże, kochany. Dobra, wróciłem. Przed Turkami się będziemy bronić. Grecy powinni zostać zaraz zniszczeni też. Później musimy odbić Norwegię. Jezus Maria, ile tego jest. Dobra, zrobimy 57 dywizji jeszcze. Dobra, Grecja pokonana, moi drodzy. Mamy to. Dobra. Teraz moje dywizje wraca... O Jezus. Dobra, spróbujemy w Europie coś powalczyć. Jezus, kto to wykonał desant? Nie wierzę w to po prostu. Ja zaraz zgłupieję, nie? Ale wystawię tutaj dodatkowe wojsko, żeby ich po prostu zatrzymać. Dobra, Turków to też tutaj widzę utrzymujemy bez problemu. To akurat jest okej, nie? Dobra, do Europy przybywa większość moich dywizji. Spróbujemy tutaj się puścić, bo tu jest po jednej dywizji francuskiej. Więc my powinniśmy bez problemu wjechać po prostu tędy do Paryża, nie? I zwyciężyć. Dobra, mam 50 dywizji, one zaraz zaczną łapać organizację. Dobra, proszę tutaj ich zmiażdżyć. Ty, no i rzeczywiście udaje nam się wygrać z Francją, moi drodzy. Mamy to. Chyba ich pokonamy jednak. Ale muszę Skandynawię uratować całą, nie? Boże, kochany. Dobra, zobaczcie. Tu jest właśnie frakcja ich. Pokonujemy ich. Musimy później wbić w Skandynawię, nie? Na szczęście będziemy mieli 50 wolnych dywizji. No ale Francja została, moi drodzy, rozerwana, nie? Rozjedziemy się tu czołgami, rozjedziemy się tutaj wszystkim. Tylko czekamy na kapitulację Francji. Na szczęście Hiszpania nie jest w tej wojnie, bo już bym się popłakał. Szwajcaria zostanie zajęta. Amerykanie już lądują w Europie, niestety. Muszę bardzo na to uważać. Muszę zabezpieczyć wszystkie porty. O Boże, Amerykańcy przybyli, nie? Dobra, widzę, że Turcy się chyba wypalili u mnie na granicy. Spróbujemy pójść na Istanbul. Dobra, moi drodzy, staramy się zdobyć tutaj tureckie terytorium, czyli Istanbul. Raczej powiem tak, raczej bez problemu nam się to uda, nie? Takie obstawiam. Bo niech oni mi przestaną atakować, będzie super. Moi drodzy, teraz wjeżdżamy do Włoch po prostu wyzwolić. Te 50 dywizji, aktualnie 37, przepraszam, na Bałkanach zwyciężyło i one lecą wyzwalać Skandynawię, ta piechota, nie? Tutaj się staramy oczywiście przepchnąć do końca, mocno i bez gadania, nie? Dobra, Skandynawia odbić nie będzie raczej problemem, bo oni tutaj nie powinni mieć dużo dywizji, ja mieć więcej. Ty, Turcy się wycofali chyba. Dobra, Włochy kapitulują, ale, moi drodzy, pokażę wam trik, to nie ma sensu tu stać. Dobra, wycofamy się tutaj i pozwolimy im wyjść i dopiero zaatakujemy. Tutaj, moi drodzy, moje siły atakują Amerykanów i powinniśmy ich pokonać raczej. No, moje lotnictwo nie daje im wiele do powiedzenia. No, musimy to odbić, te tereny. Ty, cała turecka armia przyszła do Włoch zamiast tutaj? Nie, ja śpię po prostu. Znaczy, w sensie, ja śnię. Cała turecka armia popłynęła z Istambuła praktycznie do Włoch. Ja jestem śpiącą królewną, nie? Boże, śmiechu warte, nie? Chłopiec, Jezu, ale to jest anihilacja, nie? Wjeżdżamy na pełnym Arnoldzie dosłownie na Sycylię. Tutaj się staramy przebić, ale bez samolotów to my możemy, wiesz co, jedynie Makarenę zaśpiewać. Coś mi się tak wydaje. Chociaż teraz są moje samoloty, Turcy nie mają kompletnie organizacji. Ustawimy tutaj całe nasze lotnictwo. I teraz? Tak, Boże, dominacja powietrzna, to jest to. Przebijemy to. Ty, przebiliśmy Turka. Wspaniale. Boże, ile lotnictwo po prostu mi zawdzięcza w tej grze, nie? Dobra, to moi drodzy, turecko-amerykańsko-francuska armia właśnie pada na kolana przed nami, przed Wielką Polską. Wycofamy armię do Europy. Weźmiemy tylko 4 dywizje, moi drodzy. I ustawimy tutaj po prostu blokadę, nie? Żebyśmy tylko stali tutaj w 4. I to wszystko. No, wiedziałem, że ich zatrzymam. Bez problemu, stoimy. Przydzieliłem tutaj jeszcze do tej armii afrykańskiej 36 dywizji piechoty, aby oni po prostu mogli, moi drodzy, rozjechać się i wjechać tutaj w plecy Izraelowi i tak dalej. Bo z tego, co widzę, to się po prostu rozjeżdżamy jak chcemy tutaj, po tej Turcji teraz. Więc jest luzik, nie? Francuzi też mają niewiele do powiedzenia tutaj, nie? Mhm. Skandynawia zostaje właśnie odbita przez nas. Jeżeli wojsko Izraela jest w Szwecji... Wow! Co to jest? Mamy to! Chwała Wielkiej Polsce? Ty, ja nie wiem, co tu się stało, naprawdę, nie? Mamy to. No i świetnie, jeden przeciwnik z głowy mi spadł, dosłownie. Wielka Polska komunistyczna zwycięża, nie? Gigamoc. Drugim moim przeciwnikiem, moi drodzy, byłyby Stany Zjednoczone, ale czy mi się chce produkować amfibie? Jezus. Możemy dobić Rosję z Chinami. Powiem panowie tak, wszedłem do Finlandii, żeby pogromić wojsko Izraela. To są nawet moje jednostki i mamy konferencję pokojową. I co ciekawe, Izrael z tej konferencji zostanie oczywiście moją marionetką. Czy on będzie posiadał wszystkie tereny? Nie, Egipt. Egipt jest ze mną we frakcji. Ty, ja wyzwoliłem Egipt w sumie, z tego co widzę. Mamy już cel właściwie na Rosję. Zamierzamy się teraz rozprawić z Rosją. Wezwiemy wszystkich sojuszników. Rosja dołączyła do tego paktu. Tylko wiecie, co jest zabawne, że Rosja zostanie rozjechana w 10 sekund. Zajmiemy tylko Kaliningrad. Nie wiem, dlaczego on się odbija dla Niemiec. Razem z Chinami postaramy się pokonać ruskich i podzielić polsko-chińską granicę zrobić, nie? Na Uralu. Myślę, że to będzie fair. Dobra, moi drodzy, no będę szczery, no. Z Rosji, z podboju Rosji to nie ma zbytnio wiele, wiecie, dymów, ani zbytnio jakiś tam hurdur, chwała Wielkiej Polsce. No bo powiem wam tak, no zostali rozjechani jak nopsy totalne. Po prostu weszliśmy jak do siebie, nie? I tyle. Teraz czekamy na kapitulację Rosji. No ale Stanów Zjednoczonych już, no. Moi drodzy, Rosja skapitulowała. Powiem tak,
dopełniliśmy to, komunistyczna rewolucja będzie rządzić światem. Wiecie co? Siedzenie i produkowanie teraz tysiąca amfibii, żeby się zdesantować na Stany Zjednoczone dla konferencji pokojowej jest stinky cheese, śmierdzącym serem. W rzeczywistości Stany Zjednoczone na pewno by podpisały pokój, gdyby tak wyglądał scenariusz modern dayowski. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, 6000 łapek i najbardziej wyłapkowany komentarz spod filmu z państwem będzie w przyszłości odcinkiem. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Elo!